Magda Żakowska, dzień dobry. Chociaż ten tydzień rozpoczął się ponuro, deszczowo i chłodno, to już jutro na niebie nie zabraknie słońca, a temperatura powędruje w górę. Poprawę pogody przyniesie ten oto wyższy i już od jutra popłynie znacznie cieplejsze, ale jeszcze na początek dość wilgotne powietrze. W nocy chmury, i to te deszczowe, utrzymają się w regionach centralnych i południowych. Na północy już rozpogodzenia. Będzie to chłodna noc, temperatura spadać może od 13 do 11 stopni, jeszcze chłodniej będzie na wybrzeżu i na Mazurach, tam tylko 10 stopni. W dodatku na północy mogą tworzyć się bardzo gęste mgły. Jutro popadać może tylko w regionach południowych, poza tym pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane i cieplej od 21 do 23 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu i w Suwałkach, tam 19-20 stopni. Wieczór w regionie pochmurny, deszczowy, w nocy rozpogodzenie, o poranku zachmurzenie małe, ale też możliwe mgły. No i chłodno, 12-11 stopni, powieje słabo i umiarkowanie z północy. Jutro dużo słońca i cieplej, w Grudziądzu 21 stopni, 23 w Toruniu, w Inowrocławiu. Ciśnienie raz w górę, raz w dół, także jutro będzie się wahać. Na barometrach zobaczymy jutro 1018 hektopaskali. Środowy poranek chłodny, mglisty, jesienny, 10-11 stopni, tylko tyle pokażą termometry. W ciągu dnia pogodnie i cieplej. W czwartek również nie zabraknie słońca. I będzie jeszcze cieplej, od 24 do 26 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. W piątek piękne, babie lato, dużo słońca. No i można mówić o wrześniowym upale. 27-28 stopni. Tyle będzie w piątkowe popołudnie. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam do zobaczenia.